pamiętacie taką książkę, co się Lynchpin nazywa, którą napisał Seth Godin? A pamiętacie, co się pojawia w każdym ogłoszeniu o pracę od przynajmniej 10 lat? No jak to co? No to, że trzeba być kreatywnym, kreatywnie rozwiązywać problemy. No to dzisiaj będzie o tym, dlaczego ludzie kreatywni powinni rozważyć przejście na dietę ketogeniczną. Hop! To jest podcast bez edycji. Przed Państwem gospodarz podcastu Jerzy Rajkow-Krzywicki. I nie każę Ci czekać 10 minut, zanim na samym końcu filmu czy tam podcastu Ci powiem, że jaka jest odpowiedź na to pytanie, powiem od razu. Ludzie kreatywni powinni rozważyć przejście na dietę ketogeniczną, gdyż na diecie ketogenicznej lepiej się myśli. I to jest jedna taka rzecz, po której ja u siebie rozpoznaję to, czy jestem w ketozie, czy nie jestem. Czyli jeżeli dobrze mi się myśli, jeżeli mam łatwość w wymyślaniu różnych rzeczy, w rozwiązywaniu kreatywnie problemów, taką lekkość umysłu, to znaczy bardzo z dużą dozą prawdopodobieństwa, że jestem w ketozie. Nawet już od dawna nie mierzę sobie poziomu ketonów we krwi nijak, bo to po prostu czuć. No i właśnie w ten sposób czuć. Więc dlatego ludzie kreatywni powinni rozważyć przejście na dietę ketogeniczną. Lepiej się myśli na diecie ketogenicznej. Ja przynajmniej po sobie widzę, że jest się bardziej kreatywnym we wpadaniu na różne pomysły, w wymyślaniu, nie wiem, no w moim przypadku w wymyślaniu na przykład tematów odcinka vloga, czy tematów kolejnych podcastów. Ale nie tylko, też jak gdyby jestem bardziej kreatywny w rozwiązywaniu różnych problemów, na które napotykam w swoim życiu zawodowym. No na każdym polu tak naprawdę ta kreatywność jest lepsza jest w ketozie, więc dlatego powinni rozważyć. Drugim takim jak gdyby pochodną albo trochę pobocznym skutkiem ketozy jest to, że przestajemy być głodni, tak non-stop głodni. W związku z tym można się skupić na pracy przez, nie wiem, kilka godzin i się nie rozpraszać jedzeniem i nie rozpraszać się swoim własnym głodem, co też myślę, że jest spoko. Jak sobie obserwuję moich kolegów z zespołu na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, no to tak nie zawsze. W sensie to jest na przykład problem, nie, że zespół przyjeżdża do klubu na koncert, trzeba się wypakować i od razu jest, no to chodźmy coś zjeść. Jakby mój zespół był na diecie ketogenicznej, to by nie było tego, że chodźmy coś zjeść, tylko mógłby się ten zespół zająć instalacją na scenie i innymi ważniejszymi rzeczami, a zjeść sobie w innym momencie, a tak ludzie jak nie zjedzą, to są wściekli. No więc dlatego też właśnie kreatywni ludzie mogliby rozważyć przejście na dietę ketogeniczną, no bo wtedy przestają być uzależnieni od tego, żeby ciągle jeść. W sensie nie czują tego głodu i można się wtedy na dłużej skupić po prostu na kreatywnej pracy. A tak jak mówiłem, no ostatnio kreatywność jest bardzo mocno w cenie, bo wszystko to, co nie jest związane z kreatywnością, to albo jest nisko wynagradzane, więc nie warto się tym zajmować za bardzo, albo za chwilę zostanie zautomatyzowany czy zastąpiony przez roboty, więc nie jest to najlepszym wyborem zawodowym na dłuższą metę. Także kreatywność. Drodzy ludzie kreatywni, dajcie mi znać. Można do mnie napisać na jerzymałpabezedycji.pl albo na hello@vlog.fm. No i dajcie mi znać, czy używacie w ogóle ketozy do tego, żeby sobie jakoś właśnie lifehackować swoją kreatywność. Jakie macie na ten temat przemyślenia. A ja mówię Ci wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu. Na razie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu bez edycji. Jeżeli Ci się podobało, pozostaw ocenę i recenzję na iTunes. Możesz też podzielić się ze swoimi znajomymi informacją o tym podcaście w mediach społecznościowych, co sprawi, że więcej osób dowie się o istnieniu tego podcastu. Resztę odcinków bez edycji znajdziesz w swojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów i na stronie www.bezedycji.pl. Wszystkiego dobrego!